Siemam wszystkim, z tej strony Swajanki, gdzie drugi odcinek z gry Burrito Bison Lancha Libre, w którym oczywiście, jak powiedziałem w poprzednim odcinku, będziemy zaczynać dzisiaj z dobrymi dwoma boostami, czyli Rocket Fuel chyba, jeżeli dobrze pamiętam, i czyli bomb, które da nam, nie dość, że będziemy mieli więcej rocket slamów, to jeszcze oczywiście dostaniemy dodatkowego boosta, jak się zatrzymamy, czyli jeżeli na przykład byśmy dotarli do drugiej ściany w naszym ciastku, to wtedy byśmy na pewno się już przez nie przebili, ale bez przegadania lecimy z kolejnym wyrzutem, dawaj, nasz kurna Bernercie. Ogólnie ściszyłem troszeczkę bardziej gierkę, to co widzieliście, adnotacja na początku pierwszego odcinka, bo wydaje mi się, że lekko gra była dla was za głośna i to mogło być trochę problematyczne czasami w niektórych momentach z oglądaniem, dlatego ściszyłem muzykę, zostawiłem mniej więcej taki sam dźwięk, jeżeli chodzi o te wszystkie plaski, jak się na przykład rozwalamy o miszki i tak dalej. Uwaga, powinno być powiedzieć uwaga, czyli bomb, tak jest, od razu pierwsza próba w nowym odcinku i daliśmy radę przebić się przez ścianę, więc jestem z tego strasznie zadowolony, jestem strasznie zadowolony z tego, że jednak daliśmy radę zrobić to, co sobie postanowiłem, że w tym odcinku się nam po prostu, kurczę, uda. I zrobiliśmy 1400 jakieś hajsu, plus mamy new launchador arrived, czyli będziemy mogli nowym gościem strzelać. Pineapple Spunk. Spunk mi się kojarzy z klepnięciem w tyłek, że spanking i w ogóle, więc... Okej, okay, niech będzie. Cake Eater! Mówiłem, że to było ciasto! Mówiłem, że to było ciasto! You can now upgrade your Cake Eater ability in the shop. Okej. Okay. Czyli co, że wychodzi na to, że będę mógł sobie zupgrade'ować, jeżeli przejście przez tego ciasto, przez to ciasto, jeżeli dobrze rozumiem, czy jak? Zaraz się przekonamy, tylko poczekajcie. Tu mamy Tom. Makes it easier to carve the inside of giant door. Dobrze myślałem, czyli każda chyba ściana to będzie właśnie ciasto. Możemy sobie wydać hajs na to, żeby po prostu szybciej przez to przelatywać. Ale nasz nowy launchador, wszystko fajnie. Tylko gdzie ja go mogę zmienić? Tutaj? Nie. Gdzie ja mogę mojego launchadora zmienić? Bo jestem totalnie w kropce. Na pewno sobie wydam na to, żeby było więcej hajsów z przeciwników, z tych robbirów. Ale gdzie ja mój launchador do wybioru, co? Aha, czyli ja jestem po prostu, ja mam jakby narzucone na to, że ja nim rzucę. Czyli już nie mamy Burrito Bizona w tym momencie, tylko musimy latać tym naszym spunkiem. Ewentualnie może to być jakoś randomowo, czy coś tego typu. What? Czy on ma hak? On ma hak, on nawet się nie przyciąga jako rakiety, tylko ma jakiś dziwny hak, czyli najprawdopodobniej będę mógł się przyciągać do rzeczy nawet w powietrzu. Czyli już wiem, że już nie chcę do Burrito Bizona wrócić. Pomimo tego, że Burrito Bizon to jest nasz osobnik, który jakby nam no nie wiem, ugrał gierkę całą, tak? To jednak to będzie chyba bardziej opłacalne. To będzie chyba bardziej opłacalne, bo ja już mogę sobie rzucić gdzieś hakiem, że coś się przyciągnąć, coś tego typu. Więc będzie strasznie fajnie. A nie, randomowo jednak są. Czyli nieważne, kogo mamy, oni są po prostu randomowo będą się ustawiać. Zarąbiście, bo owszem, mówię przed chwilą, że ten hak jest niby fajny, ale też Burrito Bizon to jest nasz osobnik, który nam no całą gierkę ugrał, tak? Całą pierwszą część, całą drugą część, teraz przebił się pierwszy przez ciasto, więc głupio by mi było, jakbym nagle go nie mógł nawet używać, tak? Okej, przebijemy się przez ciasto, bang! Teraz nawet bez, czyli bomba się przebił, no co za mocny chłop, no to jest po prostu nasz Burrito Bizon. On robił dla nas tyle rzeczy, więc teraz no po prostu musimy być dla niego wdzięczni, że jednak wciąż jest po naszej stronie. Zdobyliśmy jakąś gwiazdkę, więc będziemy mieli jakiś nowy upgrade'ik. Jestem ciekaw, co to będzie. Fajnie, bo jakby się jakaś pinata pojawiła, pomimo tego, że traci wtedy czas na to, żeby obejrzeć filmik, to jednak tą pinatę bym teraz chętnie naprawdę, kurczę, dostał. 2500 hajsu oraz lag. Możemy sobie nasze szczęście zaupgradować, czyli najprawdopodobniej wiecie, większa szansa na to, że coś tam się pojawi i takie tam. Zaraz się zresztą przekonamy. Mógłbym zrobić sobie upgrade rakietę, ale tego nie chcę. Teraz tak. Możemy przejść sobie przez ciasto zrobić, ale przejdźcie, lag. Good things will occur. Aha, czyli dobre rzeczy będą się częściej pojawiały. Ja teraz zrobię sobie przejście przez ciasto, żeby było nam o wiele łatwiej przebijać przez te wszystkie ściany, ponieważ to może być naprawdę problematyczne z czasem. I uwaga, spunk. Bang! Nie trafiłem znowu krytyka, ponieważ znowu z nią źle użyłem. Teraz tak, na niej trzeba uważać, ponieważ u niej możemy naprawdę, kurwa, mogą zaskoczyć na ten hajs. Możemy naprawdę się gdzieś dobrze złapać do najbliższej, to chyba do najbliższego elementu, jaki jest przy nas, tak? I policja nas złapała. Do jasnej cholery złapała nas policja. To jest znowu pieniądze łapiemy. Nie, ona jest słaba. Ona jest słaba pod względem tego, jak ona leci do przodu. Tak mi się wydaje, że to jest nieopłacalne, że jednak ten Burrito Bizon robi o wiele więcej. Bang! Nie trafiłem krytyka. Ale pięknie na bombę spadłem, więc to mi tak powiedzmy
oddało za ten mój głupi błąd. Ogólnie ciekaw jestem, czy na przykład ten nowy Lanchador, właśnie nasz Pineapple Spunk, będzie na przykład waliła większy damage z krytyka niż Burrito Bizon. Wątpię, bo to jest głupie patrząc po tym, jakie są rozmiarami. Ale jakby tak było, to bym naprawdę nie narzekał. No i kurwa, znowu się nie przebiłem. Jakim cudem to ciasto nagle robiło się takie twarde z tej strony, no kurna. Okej, robimy sobie upgrade tego gościa. Nie, no to się nie opłaca, bo i tak tym gościem już nie walczymy. Więc nie opatrzy go upgrade, bo to jest bez sensu stata hajsu. Jeżeli wiecie coś lepiej na ten temat, gdzie na przykład warto byłoby go upgrade'ować, na przykład jego używać niż tego Birnerca, to mi po prostu o tym powiedzcie. Krytyk dość spory, ale nie wydaje mi się, że był większy. Okej, hajs tutaj zebraliśmy. To teraz wracając do tego, powiedzcie mi, jeżeli na przykład jest naprawdę, że jeżeli zrobiłbym sobie upgrade na tamtym, to będę na przykład więcej damage napierniczał, czy jakoś szybciej będę wylatywał, cokolwiek, to mi po prostu o tym powiedzcie. Ja chętnie przecież taką radę sobie zawsze wykorzystam. Uwaga, przylatuje nasz kurna Pineapple, ale niestety no ona nie przeleciała. Czy będziemy musieli znowu obejrzeć filmik? Tak, no musimy obejrzeć filmik, czyli... Czekaj. Dobra, mamy naszą piñatę, więc lecimy z otwieraniem naszej piñaty, zobaczymy, co będziemy w niej mieli. Uwaga, burrito, 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 burrito. I mamy jakiś specjal... Ja mówię, że mamy jakąś super przecenę, tu 500 golda, poważnie, czyli 700 golda niby z tego dostaliśmy, no ale... Czy ja aż tak bardzo chcę hajs? Nie wiem, 3300 mamy, więc możemy sobie zupgrade'ować w sumie prawie nic znowu. No, prawie nic nie możemy zabrać, więc ja sobie zbieram po prostu ten hajs. Zbieramy w tym momencie hajs i nie będę go bez sensu wydawał. Uwaga! O, tak! Piłeś sobie w tym momencie, to masz kryta w papę. Rocket fuel załadowany i lecimy z tematem. Lecimy po prostu z tematem. Skaczemy po waszych głowach. Kurna, głupie gumi żelki. Let's go! Let's go i lecimy do tego ciasta. Uuu, dawaj pieniądze mi tutaj, świetnie. Mamy tutaj odbicia, bang. Odbijaj się na tym. Cwaniak, let's go, rakieta to jeszcze była, ale no niestety jej nie złapaliśmy. Ale wciąż mamy na sobie tak czy jak się nazywa? Czyli bomba, więc nawet jakbyśmy stracili tego speeda, to wciąż go uzyskamy po prostu, gdy się zatrzymamy. Uwaga, teraz będzie to wyrzucenie ze speeda, czyli bomb, bang! Czyli bomb zaaktywowany, więc lecimy jak najszybciej po kolejną gwiazdkę. Zdobyliśmy już rekord. Gwiazdka jest już blisko, gwiazdka zdobyta. Nie, policjant do jasnej cholery. Czemu akurat on się musiał pojawić na naszej drodze? Nie mógł być ktokolwiek, kto nie był jakoś bardzo raniący dla naszej osoby. Czy może dojdziemy do tej ściany, żeby chociaż walnąć i poczuć to nowe ciasto? Tak jest, poczuliśmy nowe ciasto i odblokowaliśmy Police Control Unlock, czyli będziemy mogli pewnie dostawać jakieś, nie wiem, mniejszy speed tracenie czy coś tego typu dla naszym gości, więc zarobić 6500 mamy do wydania. Możemy sobie teraz sobie kupić, uwaga, co to jest? Lossless speed, dokładnie tak myślałem, ale ja sobie upgrade'uję większy wyrzut z Elastic Cables. Jeszcze dwa upgrade'y i zdobędziemy coś nowego. Coś będziemy mieli nowego, uwaga. Przecież jak zaczek pić. I teraz bang, nie spodziewałeś się tego krytyka w papę. Dawaj, lecisz, nasza kochana Pineapple Spunk. Osiągaj tutaj jak największe speedy. Tutaj mam pieniążki. Nie, bez sensu użyłem naszego przyciągnięcia z haku. Tutaj nasza rakieta, pięknie. Tutaj się przyciągnąłem do czegoś, myślałem, że przyciągnę się tutaj na górze, ale niestety się nie udało. I nawet teraz Pineapple Spunk udało się przejść przez pierwszą ścianę, więc jest zarąbiście. Jest zarąbiście, jest naprawdę pozytywnie. Teraz tylko jeszcze jak najdalej leć, jak najdalej, chociaż do tej rakiety, proszę, nie! Jak zwykle nasza Pineapple musiała nas zawieść. Ona zawsze nas zawieść, w sumie przeżyła przez ścianę, więc nie jest już tak źle, ale no wciąż to jest za mało. To jest wciąż za mało. A zaraz ogólnie Bernes, wydaje mi się, że jeden, dwa krytyki i powinien się z nami pożegnać, więc trzeba teraz szybko się postarać do niego wrócić, wystrzelić mu w papę z krytyka i po prostu cieszyć się przejściem kolejnego do jasnej cholery boss. A ja narzekam na Pineapple Spunk. Ja narzekam na Pineapple Spunk, że nie potrafi się przebić. Świetnie, naprawdę świetnie. To nie to, że teraz nawet gorzej było z Burrito Bizonem. Ale w tym momencie Bernard, bang! I jeszcze jeden hit, czyli Burrito Bizon, nasz kluczowy zawodnik oczywiście, będzie tym, który zakończy całą przygodę z naszym Bernersem. Jedynie jego krytyk będzie w stanie zakończyć tą. Uuu, pięknie. I zobaczcie, jak nas ładnie przeskoczyliśmy. Bang, leć! Leć, Pineapple Spunk! Jak najdalej! Nie musisz zrobić rekordu, bo wiem, że tego nie zrobić, ponieważ za mało speeda mamy z tych gumiżelek. Ale leć jak najdalej! Leć jak najdalej i teraz uwaga, jak się zatrzymamy, zmieniamy się na Burrito fucking Bizona.
I kończymy naszą przygodę z Bernercem. Nasze cukierki, to jest nazwane sklejone, są nazwane sklejone cukierki, pożegnałem się z żywotem. Uwaga! Zacząłem tylko, że musi być krytyk. I bang! Piękny KO! Kernerc, znaczy Bernerc zabity i zdobyty. Zdobyta jest dodatkowa gwiazdka. Nie wiem, czy powiedziałem Kernerc. Chyba, że to KO mi się pochrzaniło przeczytanie. U, Piniata, świetnie! Czyli już wiem, że będę musiał kolejne robić cięcie do jasnej cholery. To mnie akurat strasznie irytuje, ponieważ no... Te cięcia są naprawdę denerwujące. To chyba będzie drugie czy trzecie w tym odcinku, więc... No cóż, te piniaty są naprawdę irytujące. Nie powinno być tych filmów. Nie rozumiem, czemu coś zdobywamy w grze i żeby to przyjąć jeszcze, potrzebujemy obejrzeć filmik. No to jest po prostu tragedia, głupota i wszystko, na co najgorsze do jasnej cholery. Okej, okay, czyli widzimy się za chwilę. Piniata ponownie zdobyta, zdobywamy. Znaczy otwieramy naszą piniatę, zobaczymy, co w niej będzie tym razem. Sporo hajsu, nie mogę powiedzieć, że to jest dużo, nie mogę powiedzieć, że to jest mało, przynajmniej mamy chili bomba. Może niekoniecznie rocket fuel, ale mamy chili bomba, która nas pomoże prowadzić dalej. I tak jak myślałem, możemy trenować nasze body, czyli będziemy dawać większy damage. I mamy Beaster Bunny, czekoladowy króliczek, który jest napakowany bardziej... Kurna, bardziej, napakowany bardziej, ja jestem w ogóle napakowany, nie jestem. Kurna, no przecież zobaczcie, jak to jest strongman. Pudzianowski czekoladowy królik. Okej, okay, niech będzie. Tu ja sobie od razu zobaczymy, jak on wygląda. Unlock, czy ja muszę go unlocknąć za 15 tysięcy, czyli jeszcze z nim nie będę chyba walczył, jeżeli dobrze rozumiem. Chyba, że on będzie walczył, czy tylko, że nie wiem w sumie. Nie mam pojęcia. W każdym razie, ja bym sobie wydał właśnie teraz na tego Lieutenant Jelly Bloom, ponieważ to jest jakiś nowy upgrade, który będzie nam najprawdopodobniej pomagał po prostu. No i mamy oczywiście Body Build, deal more damage to opponents so you can defeat them faster, czyli oczywiście to upgrade'uje od razu. I mamy free piniatę, mam 3 piniatę za każde 3 godziny. Co 3 godziny mogę sobie wziąć darmową piniatę po prostu za obejrzenie filmiku. Wydaje mi się, że teraz mogę ją obejrzeć chyba. To ja, poczekajcie. Okej, okay, czyli piniatę dostaliśmy, pomimo tego, że niby co 3 godziny ją mamy dostawać. O w mordę! 1000 hajsu, chili bomb, rocket fuel oraz takorazy. Boost your launch power when you hit an opponent and max hit him. Uuu, więcej damage'a zadamy gościowi. I mamy jeszcze jedną piniatę? Otwieramy ją, bo ty dawać mi tą piniatę w takim razie. Dawać mi kolejną, mamy kolejny takorazy, mamy Pesus Pulse. Uuu, podwójny hajs dostaniemy, okej, okay, fajnie. Kolejna piniata? Ile tych piniat dostanę? 4? Jeżeli dobrze mi się wydaje? O mój Boże, ile pieniędzy. Ile pieniędzy właśnie w tym momencie dostaliśmy? Ja nie, 3 piniaty dostaliśmy w tym momencie. Zarąbiście. Naprawdę mnie to cieszy. Więc mógłbym dodać sobie może jakiś update właśnie w tego Jay Rogera. Albo nie, po prostu zbierajmy teraz pieniądze. Po prostu teraz zbierajmy pieniądze i lecimy do kolejnego runu. Co to jest za jakieś 2 minuty? Coś tam. Przez 2 minuty podwójny hajs? No dobra, niech będzie. Niech będzie, lecimy. Uwaga, walczymy znowu z Happy Bowtie'em. Poczekajcie, niech on tylko nagle zacznie garać. Okej, okay, lecimy! Critical, połowa, prawie połowa HP zostaliśmy. Wow! Mamy, poczekajcie, mamy jedną chili bombę ze sobą. Mamy jedną chili bombę. Słuchajcie, click I'm for barrels, okej, okay, okej, okay. Bang, bang. Aha, czyli to nie to, że ja myszką mam celować, tylko muszę patrzeć, jak się obraca ten gościu. Dobra, dobra. W każdym razie tak, mamy chili bomba, mamy podwójny hajsik, mamy kurna jaja, no smale, to może być najlepszy run, jeżeli dobrze myślę, no bo patrzcie, dokąd ja już doleciałem, a my jeszcze nawet tego chili bomba nie użyliśmy, więc... Jest genialnie, jeszcze dodaliśmy tyle damage'a temu ziomkowi Bowtie'emu, Haremu na starcie, to jest po prostu magia. I uwaga, okej, okay, straciliśmy teraz sporo speed'a, ja jestem tego świadom, ale chili bomb nas pnie dalej. Czy jesteśmy w stanie przebić się przez ścianę? Przebiliśmy się przez ścianę, ale pieniądze ominęliśmy, kurna. Wannabeer, czy mamy jakiegoś nowego Wannabeera, który będzie nowym użytkownikiem, znaczy nowym użytkownikiem, nowym bonusem, który będzie nam latał obok. Zarąbiście. Doors Destroy Unlock, będzie mi teraz łatwiejsze możliwość przebijania przez drzwi. Zarąbiście, to też jest fajne. Zaliczy nam teraz sporo pieniędzy, 6650 hajs nam przyszło, więc jest perfekto, ale hajs się zaliczy, więc teraz nie robię, nie patrzę na to teraz to nie patrzę tutaj teraz na to po prostu, że co możemy sobie kupić i tak dalej. Tylko muszę wykorzystać te double pieniążki, ponieważ to było chyba 35 sekund, żeby odpalić się w tym podejściu. Jeżeli byśmy w tym podejściu nie odpalili, to najprawdopodobniej byśmy po prostu stracili taką możliwość. A jednak darmowe pieniądze zawsze przyjmę. Chyba, że będzie tak, że po prostu nawet jakbyśmy teraz
bez względu na to, że tego użyliśmy, to tak czy siak stracimy. Ale jeżeli nie stracimy, to ja jestem z tego strasznie, kurczę, zadowolony, będę ten domowy pieniążek. W razie cały czas się trzymają obok mnie. Cały czas je mam, nie znikają nigdzie, nie uciekają od nas, jest gicik. Patrz, o, jest tutaj te pieniążki, o, yeah! Dodatkowa seteczka, która będzie podwojona, więc jeszcze jest o wiele lepiej niż mi się wydawało. Jest tutaj kolejna bomba. I teraz pytanie, czy ja będę w stanie po wyrzuceniu z chili bomba wlecieć w ścianę i zdobyć coś naprawdę fajnego? Uwaga, chili bomb wchodzi nam w tyłek i bang! Przebijamy się przez ścianę numer jeden za chwilę. A nie myślę, że byliśmy tak daleko. Ja myślałem, że byliśmy bliżej. Okej, okay, darmowe pieniążki nam wskoczyły, więc zdobyliśmy 8000 hajsu. Mamy jeszcze. Mamy 18000 hajsu. Więc możemy praktycznie kupić wszystko. Praktycznie wszystko. Jeszcze sam, czy jego nie kupić? Czy ja tego Bisterbanego nie kupię sobie już? To jest 15000. Nie, nie wydaje mi się, że to było opłacalne. Wydaje mi się, że. Oj, przepraszam bardzo. Ja bym chciał wydać na. Po pierwsze. Pickpocket. Mamy teraz jeszcze te rzeczy do wyboru. I nie wiem, czy wybrać sobie właśnie Points Control, czy może tu szczęście. Szczęście daje nam więcej możliwości, bo będzie więcej rzeczy się pojawiało. I ja to zrobię, ja zrobię sobie szczęście. Mamy dodatkowe gwiazdeczki zdobyte i lecimy do kolejnego ranu, który będzie w sumie ostatni w tym odcinku. Trudno. Trudno, najwyraźniej było dzisiaj mniej atrakcji, uwaga. No zacznij gadać i krytyka. Prawie chory Bowtie został zabity po raz drugi. Dawaj, leć. Leć pięknie nasz kurna Spunkle. Bang. Kurna, jak ona jest speedo osiągnie, to mi się strasznie podoba. I ogólnie muszę się nauczyć, jak najlepiej kontrolować. Te beczki tego lutanta, czy jak on się tam nazywa. Bo naprawdę fajna sprawa, że możemy latać nim, lecieć w te beczki, lecimy coraz dalej i szybciej. Tylko no muszę się nauczyć to wszystko kontrolować. O kurna, jaki dziwny lag. Ogólnie ile tych chili bombów zdobyłem? Zobaczcie, że ja jestem, że mam kolejny run i mam znowu kolejnego chili bomba. Dawaj, pineapple, lecieć do przodu i okej, tak muszę kliknąć. Tak muszę, nie trafiłem, czyli to jest. To przyznam się, zaraz będą oczywiście komentarze, Słoniak, ty jesteś po prostu słaby, ta gra jest łatwiutka, tylko ty po prostu nie potrafisz trafiać. Nie, jest trudno trafić z tymi beczkami, ale się nauczę i będziemy trafiać się perfekcyjnie. 5500 zrobiliśmy na tym ranie, więc jest zarąbiście, wyszło nam świetnie. Wannabe rysuje tym nowym ziomeczkiem, który daje nam Days Think Tank. Aha, czyli jak w nich wpadniemy, to po prostu lecimy jakby na rakiecie, jeżeli dobrze rozumiem. Ja sobie zagaduję Jelly Rogera, żeby były większe wybuchy. I poczekajcie, no zrobiłem kolejny run. Dobra, to zrobimy jeszcze jeden run na koniec odcinka. Zabiliśmy jeszcze raz Harego Bowtie'a. Trudno, najwyraźniej zasłużył na to, żeby dostać jeszcze na koniec odcinka. Ogólnie, jeżeli wam się podoba seria, to nie zapomnijcie wrzucić łapki w górę. Ja standardowo jestem strasznie zadowolony, jeżeli chodzi o serię z gry Burrito Bizon, ponieważ my te gry naprawdę wciągają. I to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. I cóż, siemanko, peace, yo! La 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 la